Nazywam się Rysiek Bąk, pracuję w Polskim Związku Wędkarskim. Moim hobby jest wędkarstwo, a więc lepiej można powiedzieć być nie może. Całe szczęście, że moim hobby jest tylko jedna, powiedzmy, dyscyplina albo jeden typ wędkarstwa, wędkarstwo muchowe. A oczywiście wędkowałem na wszelkie inne różne metody, które też bardzo lubię, ale z braku czasu i tego, że nikt z nas nie ma dużo czasu, no to lubię wędkować, mając bezpośredni kontakt z przyrodą, a wędkarstwo muchowe właśnie daje tą satysfakcję, że ma się kontakt z tą przyrodą bezpośredni, często brodzi się w wodzie czystej, widzi się te ryby, które się łowi. Jest sama przyjemność, ruch, niestacjonarne wędkowanie, to jest, gdzie trzeba się przemieszczać, obserwować warunki, jak to się mówi, zmienne na rzece, czy gdzieś tam na zbiorniku, gdzie może się ryba ustawić, gdzie ją można złowić, a już najlepiej jak ryby wychodzą, że tak powiem, zbierają suche muchy z wierzchu, z powierzchni wody, wtedy jest to najłatwiejsze, bo same się tak jakby lokalizują, nie? I możemy wtedy próbować się do nich dobrać, co, jak pokazuje życie, na przykład na rzece San, no często kończy się niestety porażką, bo te ryby owszem coś sobie tam jedzą, ale nie są zainteresowane tym, co im chcemy zaoferować. No. Tak pokrótce mogę powiedzieć o pierwszych takich myślach, które mi się kojarzą z wędkarstwem muchowym. Nie? Bawię się już kilkadziesiąt lat chyba będzie w to wędkarstwo. Nie zaczynałem od wiadomo, od wędkarstwa muchowego, bo my wędkarze nizinni, to niskopienni, że tak powiem, bo Lubelszczyzna to jest woda raczej nizinna, chociaż mamy rzeki pseudogórskie, w sensie, że występuje tam strąki lipień, no ale są mocno zakrzaczone i trudne technicznie, co też wymusza pewne stosowanie pewnych technik, które no, niekoniecznie się przydają na dużej wodzie, nie? No, pewnie czasami nawet mogą zaprowadzić w jakieś tam błędne, ślepy zaułek, bo jednak to są małe rzeki, całkiem inaczej się wędkuje na tych małych rzeczkach, a całkiem inaczej na dużych obszarach, nie? Tak jak rzeka San czy Dunajec, nie? Rzeki takie o dużej szerokości, gdzie nic nie przeszkadza z tyłu, żadne tam muchy się nie zaczepia i jak to się mówi, swoboda jest tak duża i ten ogrom wody wokoło, że gdzie tu rzucić, nie? Jak przyjedziemy, wszędzie można rzucić, nie? No, a wbrew pozorom nawet taka duża woda jest bardzo czytelna. Znaczy, znajomość wody to jest przede wszystkim jedna pierwsza rzecz, ale dwa, no mimo wszystko po układaniu się wody i przy dużej przezroczystości, w dobrych okularach polaryzacyjnych można zaobserwować, gdzie jest ciupkę głębiej, gdzie płycej, chociaż przy takim super kryształe to jest często problem, bo potrafi się nieraz dać nogę tam, gdzie jest bardzo dosyć już głęboko i tego tak nie do końca widać, nie? No, człowiek zarażony, praca, jak to się mówi, jeszcze związana z tym wokoło, no bardzo przyjemne. Czy ma się na przykład jakieś takie odczucia, że to nie jest przesyt tego i tak dalej? No czasami tak, nie? No, w pewnym sensie styka się człowiek z ludźmi, nie? I są różni ludzie, lepsi i gorsi, i każdy pracuje gdzieś tam nad sobą. Także to no troszeczkę czasami by się przydało więcej urlopu gdzieś, że tak powiem, że troszeczkę od wędkarstwa może odpocząć, nie od tego wszystkiego, no ale jest jak jest. Przyjemne, jak to się mówi, z pożytecznym i niektórzy pewnie tak to łączą, no ja już tego nie traktuję, nie nawiązuję do powiedzmy zabierania ryb, nie? Bo nam już w tej chwili się odchodzi od tego. Są łowiska komercyjne czy jakieś tam mniejsze, że po to są, żeby po prostu tą rybę się wpuszcza i zabiera, nie? Ale na naszych takich cichych, małych rzeczkach czy gdzieś tam na tym Sanie to już zabieranie ryb nie ma sensu, bo jest tyle naturalnych wrogów, tak jak wydra, czapla, jakieś tam nurogęsi, pomijając już dwunogich też, jak to się mówi, kłusowników, że tych rybek nie ma za wiele i lepiej niech sobie tam żyją, czasami się ją tam złowi, wypuści. No, jak pokazuje życie, to nic jej nie jest, bo często gdzieś tam te ryby łowimy i poznajemy po jakimś tam uszkodzonym ogonie czy czymś, że raz się ją złowi za miesiąc czy za dwa, potrafi się złowić ją drugi raz, nie? Jak jej tam nikt nie zabierze, to ona sobie tam siedzi, nie? No.
Mówiąc, przechodząc do zawodów, no to no jest to tak zwana adrenalinka. Być może jakby nie zawody, to byśmy się nie zdecydowali na, albo inaczej, nie poświęcili zbyt wiele czasu na to wędkowanie takie w tym zgiełku tego życia codziennego i zapotrzebowaniu na jakieś tam inne potrzeby życiowe. No jednak to nas dopinguje i spróbujemy, jak to się mówi, no wygospodarować ten czas, dobrze się przygotować w miarę na te zawody, w miarę możliwości pojechać na tak zwany trening, czy na rozpoznanie wody, co nie, no to się zawsze ogranicza i czasem, i pieniążkami, bo jednak trzeba gdzieś tam kawałek dalej sobie pojechać, bo tak jak na przykład na swoim przykładzie, jak startuję z Grand Prix Polski, muszę kilkaset kilometrów przejechać, to na San powiedzmy koło 300, nie, na Dunaj jest już bliżej 400, nie, gdzieś tam dalej jeszcze i no wiadomo, nie zawsze się uda, nie, no ale że wędkuje się już od wielu lat, to zna się te wody i to jest takie może zbyt schematyczne, no ale za każdym razem woda potrafi zaskakiwać, no taka jest prawda i samo przygotowanie się nie zawsze pomoże. Nie, tu są nieprzewidywalne zdarzenia i czasami losowe, i warunki atmosferyczne się zmienią, i rok rokowi nigdy nie jest równy, także dany termin, dana pora roku nie zawsze, jak to się mówi, są przesunięcia. No a przede wszystkim presja też, no, wpływa na to, że te ryby jednak są bardzo ostrożne, nie chcą brać i na takich zawodach naprawdę czasami jest trudno złowić jedną rybę, co nie chce się wierzyć, ale tak jest po prostu, nie. A na treningu dziewczyna spokojnie, jak to się mówi, na luzaka łowi się ich kilkanaście, bez żadnego problemu. Nawiązując do takich ciekawych zawodów, które zobaczyłem, to parę razy uczestniczyłem już jako sędzia lub jako kibic w takich zawodach najwyższej rangi, typu Mistrzostwa Świata u nas, organizowanych na przykład juniorów w 2013 roku. O, to się wytnie. No, kilka razy uczestniczyłem w takich zawodach i to mówię o Mistrzostwach Świata na przykład organizowanych przez nas, czy Mistrzostwach Europy na Upawie w tamtym roku, w 2014 roku, z tego co pamiętam, Mistrzostwach Świata Juniorów, w 2010 roku na Sanie. Polska organizowała dużo fajnych imprez i dosyć takich rybnych. Ostatnie, jakie miałem okazję z kolegą Piotrkiem Zieleniakiem obejrzeć tak z bliska, przynajmniej na części sektorów, to Mistrzostwa Świata na Słowacji. Nie, tam startowało 31 ekip, chyba 29 drużyn i parę osób indywidualnie, a więc około 150 zawodników, takie dosyć duże zawody. Były cztery sektory na rzece i jeden na zbiorniku. No ten zbiornik żeśmy sobie opuścili, bo to było wędkowanie z łódek. Nie. A jak wędkowanie z łódek, to wiadomo, że tam troszeczkę nie widać na dużej powierzchni zbiornika, jak wędkorzy, jak sobie poczynają ci najlepsi wędkarze na świecie. No ale mieliśmy przyjemność sobie zobaczyć na rzece Poprad, Biel i na rzece Wach, jak wędkują najlepsi. No i najlepsi okazali się Francuzi. No, mieliśmy przyjemność właśnie dwóch Francuzów oglądać. To jest troszeczkę inaczej, bo oni mają dofinansowanie tak jakby z ministerstwa, ta cała kadra. I tak naprawdę oni dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata już sobie tam siedzieli. Wynajęli przewodnika przez pierwszy tydzień, wędkowali z przewodnikiem, poznawali miejsca, a jak już woda była zamknięta tydzień przed zawodami, to na miejscach treningowych już sami wypracowywali to, co sobie, jak to się mówi, zobaczyli z przewodnikiem. Także no, tam schemat i tego działanie jest naprawdę imponujące, nie? No, są wytrenowani, to takie sprytne, jak to się mówi, chłopaki, bo wędkarstwo muchowe polega na, jak to się mówi, dużej umiejętności czytania wody, ale też cechy motoryczne, refleks, nie, szybkość, nie, no i taktyka, nie, która jest nieodzewna w takich zawodach, także taktykę mieli świetną, wiedzieli, gdzie są ryby zapuszczane, wiedzieli, gdzie stanowiska są na dzikich rybach, no i łowili najwięcej tych ryb.
Mistrzem świata nie został Francuz, został Czech, no ale drużynowo zdobyli Mistrzostwo Świata i tylko tyle mogę dodać, że drugie, trzecie i czwarte miejsce to było dla Francji, nie? Także no, oni po prostu mieli to skupienie na tych 150 zawodników praktycznie bardzo duże i z dużą przewagą wygrali przed Czechami. Potem, żeby nie skłamać, była Hiszpania, Australia, czwarte miejsce, piąte miejsce Słowacja, więc gospodarze, którzy przez chwilę też byli dosyć wysoko, no ale poziom był naprawdę wysoki na nasze Polski. Szóste miejsce też bardzo dobre. Uważam, że no, dobre zawody, no, wiadomo, że zawsze coś wyjdzie w praniu, że tak powiem, że są, że niełatwo jest tak zmienić, albo jak się dowiaduje już o pewnych sytuacjach sztab szkoleniowy, no to wtedy już często jest, jak to się mówi, trochę po piwo do mnie na dwie tury, ale generalnie trzeba przyznać, że dosyć dobrze wędkowali, tam po prostu były trochę niefartowne. Miałem przyjemność właśnie z Piotrkiem Marchewką być przez chwilę na jego stanowisku, porozmawiać z sędzią. Sędzia stwierdził, że z tego stanowiska przez 4 tury było złowione 8 ryb, a więc to było takie słabe. Tam się łowiło po 20 na tym popradzie, a i gdzie niegdzie po 30 ryb. A więc to było bardzo słabe stanowisko. I mimo, że fajnie wyglądało, no to wiedzieliśmy, że tutaj Piotrek no, cudu nie dokona, nie? No dokonał cudu, bo złowił 5 ryb, nie? To było, jak to się mówi, najwięcej w tym sektorze w ostatniej turze, nie? W tym stanowisku w ostatniej turze, no ale to niewiele dało. Dało to 20 któreś miejsce i walcząc o tę wyższą lokatę, no z 5 zresztą spadli na 6, no ale to no, myślę, że i tak bardzo dobry wynik, bo to takie wody dosyć znane dla nas były i taką ciekawostką jest, że no na wyniki się bardzo długo czekało, bo w niektórych sektorach, tak jak na Wachu czy na Beli, to był Bieli, tak chyba ta rzeka się nazywa, to było łowione po 40 i więcej ryb, a więc czas wprowadzania tak jakby tych ryb do systemu komputerowego, który obliczał wyniki przez sekretarza zawodów, no się wydłużał. Myśmy czekali po czwartej turze, chyba no około 12 się wyniki pojawiły, no to już niektórzy nie wytrzymali, że tak powiem, poszli spać, ale no niestety tak to wygląda. Nie jest to takie właśnie proste. No piąta tura to już można powiedzieć, że całkiem prawie, że rano, nie? Te wyniki były, ale już wstępnie, jak się pojawiły wyniki z sektorów, no to żeśmy wiedzieli, że już tam sumując, że jednak no nie udało się wspiąć wyżej, nie? Że no, ale bardzo dobre miejsca, chyba 11 Maćka Korzeniowskiego, 15 Piotra Koniecznego, 24 Piotrka Armatysa, 27 lub 8 Grzesia Gołofita, tego nie pamiętam, to różnice były jednego punkta na przykład i tam tylko ryby decydowały, nie? Na przestrzeni 7-8 miejsc, nie? No i tutaj te słabe losowania właśnie Piotrka Marchewki, on dalsze miejsce zajął. No tak nawiązując na świeżo, nie? Byłem nad tymi rzekami, obserwowałem, ta woda była bardzo czysta na Bieli, na Wachu troszeczkę, może też bardzo czysta, ale odcień tak zwany rudy, nie? Tak jakby lekki pokład torfowy, przynajmniej tam niżej. Poprad też dosyć czysty, nie? Także te rzeczki naprawdę czyste, nie za duże, takie szerokości 10 do 20 metrów może Wach tam w dole. No, jeszcze jedna rzeka była, której sobie nie mogę przypomnieć, ona była największa, ale to też nie była jakaś tam tak wielka rzeka, na przykład jak Dunajec, nie? Te rzeki jednak były zdecydowanie mniejsze, nie? No, czy jak Santon tej szerokości, no. Ale rzeki wymagające dosyć dobrej techniki przez właśnie zwisające gdzieniegdzie właśnie krzaczki, gałęzie, które wiadomo, ryby często się właśnie pstrągi, szczególnie gdzieś tam pod tymi krzaczkami się potrafią zadekować. Tylko że wbrew pozorom to tylko na popradzie najwięcej pstrągów było łowionych, nie? Lipienie były głównie łowione na Wachu, na Bieli były łowione w górze bardziej pstrągi z racji tego, że ona ma bardzo surowy charakter i ona tam był. Te pierwsze stanowiska były gdzieś w granicach 600-700 metrów nad poziomem morza. Nie?
Kończyły się już praktycznie 2 kilometry przed ujściem do Wachu Bieli. No. Także bardzo, jak to się mówi, ciekawe zawody. Jak ktoś kiedyś chciał, to polecam, warto pojechać zobaczyć. Jeżeli tym bardziej się człowiek interesuje wędkarstwem muchowym, można się wiele nauczyć. Oglądając naprawdę dobrego zawodnika, które można też poznać taktykę na dane stanowisko. Jak ten zawodnik sobie obejrzy, całe stanowisko przejrze, tam jest troszeczkę inaczej. U nas w Grand Prix Polski czy na Mistrzostwach Polski stanowiska były 5-osobowe. To troszeczkę zmienia sytuację na przykład, bo losuje się kolejność, jak to się mówi, zgodnie z programem. Pierw numer mniejszy wybiera, potem większy, a na koniec losuje się, kto pierwszy wchodzi, nie? I tak jakby zajmuje stanowisko. Przestrzeń jest dosyć duża, bo tam bywa, że i 400 metrów ma takie stanowisko. No ale jest 5 osób i trzeba się tymi rybami podzielić, a wiemy, że ryby gdzieś tam potrafią być w 3-4 punktach, nie? A potem gdzieś tam już ciężko znaleźć dobre miejsca. No i jest taka zasada, że zawodnik, który pierwszy zajmie, to 25 metrów w jedną, 25 metrów w drugą. No, nie wypada, jeszcze się nie zgodzi mu zająć tego miejsca. No tu troszeczkę inaczej, tu się podchodzi, dostaje się stanowisko jednoosobowe. Trzeba, jak to się mówi, się przejrzeć go, zobaczyć sobie dokładnie. I nikt nam tam nie wejdzie, także nie mamy się czego obawiać. No musimy sobie po prostu tak rozplanować ten czas i techniki wędkowania, jakie chce się zaprezentować na tym stanowisku, żeby starczyło nam po prostu obłowić całe stanowisko w 3 godziny. No. Stąd te takie różnice troszeczkę, być może jest to też problem dla naszych zawodników, bo my nie robimy takich Grand Prix. My robimy, no powiedzmy, na Dunajcu są 2-osobowe stanowiska, zawsze to jest też wybieranie i tak dalej, no ale to już jest bardziej zbliżone. A tak głównie jednak te stanowiska na przykład na Sanie to są wieloosobowe. No, no, no tu jest trochę problemem woda, bo na przestrzeni nieraz kilkuset metrów, czy tam 100-200, no potrafi być bardzo płytko i tej ryby po prostu nie będzie, nie? Stąd te duże powierzchnie, duże długości tych stanowisk, nie? No co by tu jeszcze powiedzieć o tym wędkarstwie? No, wymaga na pewno dużo sprzętu wędkarstwo muchowe. Ale na początek wystarczy jedna wędka, kiedyś tylko jedna wędka wystarczała, nie? To była wędka do nimfy i do suchej muchy. No. Ale to tak jakby chyba temat rzeka i troszkę odrębny, że tak powiem. No bo jak już się wędkuje, tak łapię się na tym, że patrzę na niektóre wędki, które mam i po prostu, mimo że je biorę na zawody, to ich nie sięgam po niej już tam rok, czy potrafię być i dłużej, nie? Bo akurat nie wymagało tego. Albo wędka była rozłożona, ale w ogóle jej nie używałem, nie. No tak to jest z tym wędkarstwem takim już trochę mniej amatorskim, ale jednak mimo wszystko myślę, że to jest sport amatorski, że tutaj no to może Francuzi, może Czesi troszeczkę tam mają, jak to się mówi, większe wsparcie państwa, że ten sport wędkarski tak jakby jest tam postrzegany trochę wyżej niż u nas. U nas jednak wszystko jest, jak to się mówi, na barkach Polskiego Związku Wędkarskiego, w pewnym sensie to wsparcie, bo już wiemy, że już od roku czasu nie jesteśmy w związkach sportowych, wyszliśmy z Ministerstwa Sportu. No i w tej chwili, jak to się mówi, składki członkowskie, statut przewiduje jakiś tam odpis na sport, no ale wiemy, że często tych pieniążków jest zbyt mało, bo tych dyscyplin wędkarskich jest po prostu masę. Jest łowienie kutrami z brzegu, z plaży, z jakichś ośrodków pływających, jest sport rzutowy, jest cała plejada klasycznych dyscyplin wędkarskich, 5 kategorii w dyscyplinie spławikowej, 2 kategorie w spinningowej, 2 w muchowej. Te wszystkie kategorie mają reprezentację. No i duża część tych reprezentacji za te pieniążki jeździ po świecie. Czasami my organizujemy takie duże imprezy. W przyszłym roku przewidywane są Mistrzostwa Świata Juniorów na rzece San. Dosyć ciekawa impreza. No, będzie około tam, powiedzmy, 70-80 zawodników. Co prawda są to młodzi wędkarze, ale naprawdę już wiele potrafią, a szczególnie wędkarze z Czech i z Francji, no, pokazują, że tam jest po prostu ta szkoła wędkowania na bardzo wysokim poziomie. No i Amerykanie też nieźle wędkują, jeśli chodzi właśnie o poziom juniorski. Mistrzowie świata z 2014 roku.
no nasi chłopcy w tym roku zdobyli wicemistrzostwo świata, nie? I mamy mistrza świata, tak, Dariusz Rdzowiały, no, młody chłopak, został mistrzem świata, to jest znamienny sukces w wędkarstwie muchowym. No, w seniorskim na razie mamy, jakby to się troszeczkę posłucha, w tamtym roku mistrz Europy Piotr Zieleniak, ale to nasza woda Łupawa, było łatwiej na pewno, ale nie było tak łatwo, no ale gdzieś tam cały czas jednak przewijamy się gdzieś wysoko w szczycie tego wędkarstwa, a wędkarstwo takie stricte zawodnicze często zostaje szybko adoptowane do tego amatorskiego, bo wszystkie nowinki, wiemy, w każdej dyscyplinie wędkarskiej pochodzą od zawodników, od kombinacji takich, jak tutaj złowić tą rybę, jak przechytrzyć, co jeszcze wymyślić, co można. Często jest tak, co niezabronione, to dozwolone, jak to zawodnicy potrafią sobie często pomóc, ale no, jak to się mówi, ludzie nad tym główkują i no przez to ten sport, to wędkarstwo się cały czas rozwija. Nie? Cały czas tak jakby sprzyja to też temu, żeby ten sprzęt też, jak to się mówi, nadążał, że te wędki są coraz lżejsze, coraz szybsze, coraz subtelniejsze, nie? Żyłki coraz mocniejsze. No i miejmy nadzieję, że nie zapomnimy też o tej przyrodzie, która nas otacza i będziemy doglądać jej, bo i tak już ją, jak to się mówi, mocno zingerowaliśmy i popsuliśmy, żeby te rybki były i ta przyroda zachowała swój charakter, no, a to wędkarstwo, żeby było tak przy okazji cenne. No to chyba tyle, tak to się nasuwa.